Hej, cześć, siemaneczko, zobaczko wam wszystkim, ja jestem Reksiu, a to jest 21. kolejny odcinek z Wiedźmina drugiego Zabójcy Królów i o ile dobrze pamiętacie, teraz mamy iść z Cecilem Burdonem, z Kalenem, z Zoltanem i jeszcze z kimś tam, jeżeli nie pamiętam kolejnego tam nazwiska i imienia, do kopalni znaleźć nieśmiertelnik i przy okazji może wyplenić jakieś zgnilce, czyli potwory, które tam grasują. Dobra, a tymczasem jeszcze zapomniałem ostatnio czegoś zrobić. Zrobić sobie kartacze. Mam tutaj kartacz? Mam. I mogę ich w cholerę zrobić? Jeden driaki. Dobra, jedziemy. Mogę ich 9 zrobić. Chcę 6, 7, 6. Okej, 6. I gicior. Mogę ich tak w cholerę, mogę tak de facto zrobić ich w cholerę, bo... Czekajcie, co ma to? Ametystowy pył i przestęp. Do cholera. A to... Serce Nekera, czyli Rebis, jest kłucze ziele. No to de facto to, czekajcie, podmienię. I zrobię sobie jeszcze ze 3. To zrobiłem 7 chyba, to teraz jeszcze ze 3. Okej, tylko teraz pewnie będę cały przeciążony. Ale nim tam jeszcze pójdziemy, to tak, zrobimy sobie parę jaskółek, bo też nam się przydadzą. Czekajcie, bo nie chcę tych kamieniów żywiołów. To jest aeter. Ten goskór wymienimy. Okej, okay. I stworzymy sobie talizrzy. To znaczy, że jeszcze zęby nek... Ale nie, jadłem driagi. To jest tutaj, wymienimy sobie z powrotem na przestęp. Teraz możemy zrobić 40. Zrobimy sobie tych jaskółek 10. I kotów jeszcze koty. Gdzie jest kot? Jest kot? I też ich sobie zrobimy z 10, tylko tak, trzeba wymienić. To jest... Teraz tak, Vermillon wymienimy z mutagenu mniejszego, bo tego nie będę przecież zużywał, na Toyat. Wymienimy sobie kamień żywioł, czyli aeter, na ten goskór. I wymienimy sobie Hydragenum z mniejszego mutagenu żywotności na Cortinarius. I teraz możemy sobie zrobić także 10 kotów. Koty nam się przydadzą. Jaskółki no to do regenerowania życia, a koty nam się przydadzą, bo w kopalni jest strasznie ciemno. Naprawdę. Dobra, mamy coś jeszcze do zrobienia. Puszczyk. Co robi puszczyk tutaj, by the way? Eliksir zwiększa regenerację wigoru. Ale nie. 3 eliksirów na raz nie będziemy pili. To nam niepotrzebny. Puszczyk. Dobra. Mogę się ruszać? Mogę. A Geralt jest przeciążony, tak jak myślałem. 3. To co mogę wywalić? To dołożę do zbroi. Bo jest dobre. Hop. Mamy teraz... Ile? 14, tak? Ładnie, ładnie. Dobra, co mogę wywalić? Mamy jeszcze cały czas cały czas za dużo nosimy. Aż o 3 kilo? Whatever. Co mogę stąd wywalić? Z tych nie będę wywalał. Znaczy, mogę tą zbroję Astrogarusa walić, ale nie chcę. Chciałbym ją sprzedać. Dlatego może coś w rzemiośle. Sukno. Sukno dużo waży. No właśnie. To wywalamy sukna 10. I akurat mamy. Gdzie? Dobra, no to chodźmy. Tam pogadajmy z nimi. Słyszeliście? Biber! Dobra, gadajmy. Wiedźmin na pokładzie można zaczynać. Jasne, że tak. Do roboty, brodaci kamraci. Otwórz szyb, Skaks. Sheldon Skaks, już sobie przypomniałem. Jeśli te potwory, cały Vergen będzie wam wdzięczny. Oj, trochę grosza by się zebrało. Hehe, super. Będziemy pamiętać, Cecil. No jak tam, Sheldon? Otworzyłeś ten szyb? Już, nie można tak tarympał. Kopalnia jest jak kochanka. Trzeba z nią delikatnie, by przyjęła cię gorąca i wilgotna. O Boże. No, zgadzam się. Dobra. Zejdź po nieśmiertelnik do niższych tuneli. Pewnie... Właśnie, czekajcie, bo muszę sprawdzić, czy ja nie mam tego nieśmiertelnika. Hej, w kopalni wraca w re. Czekajcie. To tak, najpierw i. Szukam nieśmiertelnika tutaj. W alchemii będzie, jak już. I zobaczymy, jeżeli mam dwie feromony królowych Endriak, to znaczy, że... To, no właśnie, czyli nieśmiertelnik wykorzystałem, dobra. A ja najpierw jeszcze teraz kod wypijem, żebyście cokolwiek tutaj widzieli, ponieważ ja nic nie widzę, a po przetwarzaniu YouTube'a to już kompletnie nic nie będzie widać. Tylko tak, najpierw kod.
Kotek i jaskółeczka. Okej. O cholera. Co? Czajka. Aha, czajka, dobra. Nie, bo tak patrzę i tutaj nagle mi się pojawiają w po lewej stronie jakieś żywotność minus 30, odporność minus na odpalenie minus 30, odporność na krwawienie minus 30. Co się dzieje? Ja pierdzielę, nie? A to po prostu wybrało mi eliksir tak samo z siebie. Dobra, no to pijmy. Wypij. Ile to trwa? Ile to wszystko trwa, moi kochani? Chyba po 5 minut, albo po 10. No, Geralt teraz przetarczało, dlatego że wypiliśmy, przekroczyliśmy taki pierwszy, jakby pierwszą taką bramę, że tak to nazwę, tej toksyczności. Dobra, mam nadzieję, że coś widzicie teraz. Powinniście de facto widzieć. Ja nie za dużo widzę, ale to jest spowodowane tym, że po prostu mam okno nie tyle co otwarte, co po prostu żaluzje mam ściągnięte do góry. No i słońce mi tak trochę świeci, więc czekajcie. Ściągnę żaluzję i gramy dalej. Co? O. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Dobra, teraz już wszystko widzę. No i możemy grać. Biedny Suchinsen. Musiały go dopaść w ostatniej chwili. No, kurde. Przerąbane, patrzcie ile mu brakowało do wyjścia. Ja nie mogę. Tutaj coś jest? Co to, jaki jest ten elfiski messer? Nie, słaby. Na 100% jest słaby. No, dobrze słyszałeś. Fuck! Dobra, spierdzielamy. Trzeba od nich uciekać za każdym razem, jak się... O, no właśnie, za każdym razem, jak się pasnie, albo tym bardziej zabije, to trzeba od nich uciekać, bo one tak wybuchają, jak teraz widzicie. O, fuck, kurde. Ja przez to, że oni tak wszyscy świecą, nie widzę, kto jest kto. Dobra, jest. Załatwiony, spierdzielamy. I teraz tego. I też spierdzielamy. Okej, okay, z głowy. Cholerny sierwa! Mało brakowało. Co to było? Trupojady. Muszą mieć gniazdo w okolicy, bo strasznie dużo ich narżnęli. No. A propos właśnie tego gniazda. No, pokaż się tu, który to zasmakujesz. Czekajcie, co tutaj jest? To chyba sporo wa... O, to nie dużo waży. Jest z tego, co pamiętam, sporo warte. To farmuzę z gnilca też wezmę, tylko że już niestety jestem przeciążony. Tylko trzeba wywalić tym razem... Dobra, już wywalę tą zbroję, ona nie jest dużo warta jakoś. No i już mamy. 18. Dobra, zabieramy wszystko, co... co może być chociaż troszeczkę warte, a z tego, co pamiętam, właśnie to jest dużo warte. I szukamy tego gniazda. Bo to gniazdo by się przydało rozwalić. Kartacze mam, więc to nie problem. Dobra, teraz pytanie, gdzie? Gdzie mamy iść? Chodźmy tu. Tu, bo mamy wskaźnik mamy w drugą stronę, więc chodźmy tutaj. Bardzo możliwe, że tu gdzieś będzie to gniazdo. O, już widzę te. Zginiel sam wyszedł. Ten kot jest całkiem przydatny, bo dzięki niemu widzimy przez ściany. Hop, hop. No właśnie, o, jest gniazdo, dobrze. Dobra, już zabijemy tego i dobijemy tego zgnilca. Hop, spierdzielamy i gicior. Okej, okay, tutaj jest jakieś rzecz popularna na tym krasnoludzie. Klucz do górnego szybu. O, czyli tak czy siak byśmy musieli tutaj przyjść. Balin. O, widzicie, pierwsza mapa Balina. To też jest kolejne nawiązanie do Władcy Pierścieni. Nie pamiętam, kto to był Balin, ale... No, to też jest nawiązanie do Władcy Pierścieni właśnie. Dobra. Zawal tunel. To powinno załatwić sprawę. Jasne, że tak. Dobra. Bo mam tupskę rozsadzi. Nawet nie. Dobra, no to tu pojadę... Jedne tu pojady mamy z głowy. Czekajcie, bo tu jest... Na mapie mam narysowane, że tu jest jeszcze jakiś przeciwnik. Ale co to jest skrzyneczka? Wyśmienite ciężkie spodnie. O, zobaczymy co to. Czy one nie są lepsze od moich. Dwa moje dodają jeden, ale mamy... redukcja obrażeń, czas trwania znaku Heliotro, premia do znaków. Nie, zostawiam te moje. Wywalam te. Nie są mi potrzebne. I czekajcie, jeszcze sobie ustawię... Tap? Nie. Czym to się robiło? Kontrol? Tak. Ustawię sobie jeszcze jako znak Arda, bo nam się bardziej przyda. Mamy jeszcze tylko minutę kota. Za chwilę będzie trzeba kolejnego wypić. Czekajcie, tu jest zgniec. Dobra, już sobie z nim poradzimy. Oj, coś się zbugowało. Co się stało? O Boże.
Jak śmiesznie. Dobra, jedna kopalnia z głowy. Znaczy jedno wylęgowisko. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Ale niech będzie to broni, jaki okrzyk zgnilców z głowy. O kurde. Czekajcie. Jezus, ja się wpierdoliłem. Ajajaj. Szybko, szybko, szybko. Kurde. Ta walka nie jest... Fuck. Jest za dużo, one tak skaczą i ja nie wiem, nie do końca wiem, co mam z nimi robić. Poza tym Geralt jest taki troszeczkę czasem ociężały. Znaczy tak się zachowuje, rozumiecie? No... Aaa, spierdolę Geralt. No skaczesz do niego, padalcu. No, walnij go. A się kurczę. Czasem te ataki przez doskakiwanie bardziej psują i bardziej utrudniają rozgrywkę niż ją ułatwiają, no ale cóż. Obiecałem, że kłada nie będę używał, to znaczy, że nie będę używał. Zapalmy sobie światło. Będę przynajmniej wiedział, gdzie już byłem. Czy coś jest w tych paczuszkach? Nie, same rudy. Jakieś tam żelaza zabrać. I tego właśnie, tego typu. Tu jest kolejny. Mam jeszcze 15 sekund. O Boże, ile ich tu jest? Jeszcze jakiś największy. Dobra, czekajcie. Okej. Okay. Trzeba je chyba bić tak co jakiś czas silnymi atakami, dlatego że to... Inaczej to chyba nie ma zbytnio sensu. O fuck, no właśnie, już się skończyło. Dobre. Już się skończył ten dobre widzenie, że tak to nazwę. Fuck, fuck. Dobra, uciekamy. Dobra. Jezus, co jakiś czas trzeba spierdzielać właśnie, bo one tak wybuchają. Nie fajnie. Dobra, i teraz jeszcze tylko tego. Okej, okay, no i z głowy. No, i mamy gicior. Uff, ta walka wcale nie była taka prosta. Dobrze, że jestem tutaj z tymi wszystkimi krasnoludami, bo dzięki temu, no musiałbym używać Quena inaczej. Mimo wszystko bym go po prostu musiał używać, dlatego że no... Byłoby mi za trudno. Czekajcie, zapalmy sobie światło tutaj. Zobaczmy, jest tutaj. Nie ma już tutaj gniazda żadnego. Tak trochę na darmo tu przyszedłem, ale tu coś chyba było. Ruda żelaza, to nie chcę. Nie chcę, nie przyda się. Póki co. A w razie czego to po prostu kupię. Rudy żelaza chyba nie są jakieś specjalnie drogie, to będzie gicier. Dobra, tak więc... O, tu jest jeszcze jedne drzwi. Można je otworzyć? Drzwi otwarte kluczem. O właśnie, super. To dobrze. Wiecie co, zanim tam pójdziemy, przepraszam, ale muszę wypić kota. Jak to niemożliwe w tym miejscu? To wyjdę tu. A w tym już jest możliwe? Kurde. Trzeba wrócić w takim razie chyba do tej głównej sali. Schowaj miecz, Geralt, i przykucnij. Halo? Dobra, dziękuję bardzo. No bo bez kota byłoby nam trochę trudno, zwłaszcza, że wy teraz pewnie nic nie widzieliście przez tą walkę. Jeszcze jeden kot. Na szczęście kotów mam 13, jaskółek mam 10, to na luzie nam starczy wszystkiego. Ua, dobra. Idziemy tam. Czekajcie, przepraszam was, przyjaciele mojej drodzy, ale ja bym najchętniej przyszedł pierwszy, ponieważ ja tu jestem Wiedźminem i ja tutaj sobie z tymi potworami najlepiej poradzę, dobra. Światło zapalone. Jest, jeden, to sobie wiecie. Hop. I po pocie. Dobra. Nie wypiłem tego kota? O ja pierdziele. Poczekajcie. Ja jestem po prostu takim tępym człowiekiem. Dobra. Tak jest, git jest, dobrze jest. Ale tego kota trzeba szybko wypić. Bo dalej nic nie widzicie. Jakim cudem ja go nie wypiłem? Wypij. No i gicior, dobra, teraz już mam... Teraz już na 100% wiem, że tego kota wypiłem. W razie czego, no i działa nawet. To dobrze. Dobra. Coś tutaj mamy? Ametystowy pył, oleje. Jak będę potrzebował takich surowców, to przypomnijcie mi w komentarzach, że mam przyjść tutaj, dobra? No, atakuj go, Geralt. No, on jest strasznie prosty. De facto. No i z głowy. Zwiększenie poziomu wiedzy, tu pojady. Mam już 3 na 3, super.
Proszę bardzo, mogę tą skrzyneczkę otworzyć? Nie chcę z wami rozmawiać. Chcę skrzynkę otworzyć. O Boże. Chyba nie mogę, bo tam w takim razie nic nie ma, bo inaczej bym już dostał przynajmniej raz taką opcję. Zapalmy sobie światło. Tak, wiecie, że tak nazwę na pamiątkę, gdzie jestem. O, tu pojadę pewnie. O Boże, fuck. No, gadaj. Okej. Dobra, no, doskakuj tam do Nigera. No to było bardzo niefajne. No bo mnie jeszcze zatruły. Byś tak nagle odwróciły. Dobra, obydwa. I spierdzielamy. I mamy z głowy. I czekajcie, weźmiemy sobie szczątki z nich. Bo one są naprawdę cenne, z tego co pamiętam. Tak samo jak szczątki Nekerów, też były niesamowicie cenne i nie wiem dlaczego ich nie sprzedałem. Jak to nie ma czasu na pogaduszki? Co to znaczy, że nie ma czasu na pogaduszki? O, tu gdzieś może być kolejne gniazdo. Bo jest kolejny przedmiot fabularny. Hopa. I z głowy. Dobra, no widzicie, kolejne gniazdo jest. Kolejna fabularna jakaś rzecz. Widzę, że przy fabularnych rzeczach są te gniazda zazwyczaj. To jest pewnie klucz kolejny, albo jakaś mapa. Zawal tunel, jasne. I spierdzielamy. Najgorsze jest to, że cała ta kopalnia ma strasznie dużo poziomów i my możemy, nam się może wydawać, po patrząc na minimapę, że idziemy dobrą ścieżką, a tak naprawdę idziemy po prostu, jesteśmy za nisko albo za wysoko, idziemy innym tunelem. Rozumiecie? Dobra, dwa. Ile tych trzeba w ogóle porozwalać? Boże, nie to. J. Podziemne życie. Hej, w kopalni praca w re. Geralt zszedł, poczuł szybko odruch, że górnicy za głęboko przebili się do pradawnych tuneli wygrzebanych przez stworzenia, które nigdy nie oglądały świata słonecznego. Aha, czyli nie mam napisane, ile ich jeszcze jest, tak? Nie. 2 na 3. Dobra, to jeszcze jeden musi być. Okej. To J. I wybieramy podziemne życie. Okej, chodźmy dalej. Drzwi otwarte kluczem. Super. Czyli te kopalnie tak jakby same nam się pokazują. Kurde, teraz pytanie, w którą stronę iść. A dobra, jeden już sam do nas przyszedł. Okej, unik ładny. Aj, tutaj już mi się nie udało. Fuck. Dobrze. Najważniejsze, żeby nam się udało spieprzyć. Kurde, no właśnie o tym czasem mi się to nie udaje. Okej. Dwa są rozwalone. Chodźmy. Przepraszam bardzo. A wy to czego, co? Kurde, zamiast mi pomagać, to chodzą 10 metrów za mną i czekają, aż ja się z nimi rozprawię wszystkimi. Kurde. On zaatakował pierwszy, to było niesprawiedliwe. Fuck this shit. On zatruwa. Dobra, jest z głowy. Okej. Sorki, jeżeli tak nie komentuję, bo ale ja naprawdę jestem zajęty przy tych walkach. Naprawdę nie jest takie proste. O, mutagen, super. Mutagen efektów krytycznych, naprawdę super. Bo one się później przydają. Jak się ich ma sporo, to... To naprawdę są dobre. O, a właśnie, i przy okazji. Ten biały pasteczek, o którym mówiłem chyba w... przedostatnim odcinku. Czyli w 18 bodajże. I mówiłem, że to jest poziom zatrucia. To nie jest poziom zatrucia, to mi się popieprzyło. Ten zielony pasek obok znaku wilka to jest poziom zatrucia, a ten to jest poziom naszego doświadczenia. Ile nam brakuje do następnego levela. Więc no, przepraszam bardzo, ale po prostu najzwyczajniej w świecie się, że tak nazwę, zagubiłem. Weźmy tutaj. Bo tutaj coś na pewno może być. Czy ja wszedłem... Ja jestem tak hiper inteligentny, że przechodzi ludzkie pojęcie. Wszedłem w... O, fuck. Ile tutaj tego jest? Powinno to... Kod nam... Powinien mi to jakoś podświetlać. Czekaj. Oni co najwyżej powpadają w to. A nie, im to oczywiście nic nie robi, nie? No bo pewnie. Dobra. Fakt kolejna. Wiem, widziałem. Kurczę, ten gracz się za wolno zatrzymuje. Zmogę się ruszyć. Dziękuję. Okej. Fuck. Kurde. I
kod mi się jeszcze skończył. No genialnie po prostu, genialnie. Jest tu ktoś? O ja jebie, ile tych płotek! Jeszcze jeden kod, jeszcze jedna jaskółka i możemy grać. Fajnie się, wiecie co, to jest dla mnie genialny pomysł z Wiedźminie II, żeby się przygotowywać do tych wszystkich wypraw i tak dalej. To jest tak fajnie zrobione, nie jest to już tak, nie jest to takie głupie, że nie według mnie takie rozwiązanie jest głupie, jak nie wiem, chociażby nawet w Skyrimie, że biegniemy, w środku walki ze smokiem czy z kimś tam, nagle zaczynamy ćpać tysiące mikstur na raz. Kurwa mać. Przepraszam, jeżeli gnę, ale to jest po prostu tak kurewsko denerwujące. Klucz do magazynu, no dziękuję. Ognisko, rozpal, super. Teraz bym poprosił o jeszcze jedno, rozpal. Taki będę burżujem i wszystko sobie tutaj porozpalam. Kurwa mać, no nie! Ile tego jeszcze gówna tutaj będzie? Jajewiks! Nie ma tutaj na pewno już żadnego gniazda? Nie ma, dobra, idziemy. No co jest? A jeszcze w ognisko wpadłem, no genialnie. Jezus Maria, ja próbuję to jakoś przejść i się nie zabić, ale się nie da. Tak się... No. To jest tak denerwujące, hiper denerwujące. Zapalmy sobie światełko. I idziemy dalej, czekajcie. Kurwa mać! Tu jest, dobra. O, i wczoraj chyba już wpadałem w pułapki, więc tu już nie powinienem w żadną wleść, okej. Okay. Dobra, żyję. Jakimś cudem jeszcze żyję. Chodźmy tam. Jezus, jak nagle... O, czyli tutaj za chwilę wyskoczą, bo schowały się pod ziemię. Czekajcie. Nie wyskoczą? O kurde. No w każdym razie schowały się przez sekundę zgnite pod ziemię. Było jeszcze widać ich tam, ten cały układ krwionośny. Aha, czyli to nie do tego pokoju wziąłem klucz. Było ich tam widać ten cały układ krwionośny, właśnie jak wbiały pod ziemię. Dobra. Gdzieś tu powinno być przecież jeszcze jedno gniazdo, tylko gdzie? O, zrespił się kolejny ten pożar zwłok. O Jezus. Najpierw wiecie co, zgnica chyba załatwię. Okej, okay, ponieważ zgniec jest dużo prostszy. No, Geralt, skacz jak ci każe. No i właśnie przez to doskakiwanie teraz, zamiast Geralt po prostu machnąć mieczem, to próbował jakieś triki w powietrzu zrobić, tu, no i dał się dziabnąć. Oczywiście to się nic nie dzieje, no nie, tak naprawdę, bo to mam sporo życia, takie jedno dziabnięcie naprawdę nie dużo nam robi, ale to się czasem po prostu wydaje denerwujące, bo zamiast, właściwie chcielibyśmy, żeby ta walka wyglądała pięknie, ładnie, a tu dupa, kolejny zgniec przyszedł. Dobra, no i z głowy. No i widzicie, teraz Geralt nie doskakiwał, nie próbował jakiejś akrobacji robić i wyszło wszystko ładnie. Mogę wejść? Tutaj chyba był jakiś trup. Był trup? Nie. Jakby się wydawało, ale nie. Kolejny... Tutaj może być jakiś tunel, bo jest... Kolejny kolega. No nie ma, znowu. Kurde. Nie podoba mi się to. Nie, naprawdę, bo tak to chciałbym już zawalić te tunele, bo tak to ja nie wiem po prostu, co mam robić. Dobra. I chodźmy. Dalej. Kurde. Gdzie mogą być do cholery te tunele? Ten klucz jest chyba do pokoju, do którego wcześniej próbowaliśmy wejść i pisało, potrzebujesz klucza. Tam, no nie wiem, dobre, 2 minuty temu. O, ciekaw jestem, ile ten odcinek będzie miał, bo... No chyba jakoś tak z pół godziny niecałe, bo wiecie co, nie zamierzam dzisiaj przechodzić żadnej innej misji niż właśnie podziemne życie i w kopalni praca w Red, dlatego że znaczy to się jakby łączy te dwie misje, dlatego że po prostu one strasznie długo trwają, jak zresztą widzicie. Hop, wbijamy drzwi otwarte kluczem. Czy wiecie co, myślę, że powinniśmy poczekać na krasnoludów, ale dobra, poradzę sobie jakoś bez nich. Oni troszeczkę wolniej się poruszają. Aha, czyli tu już jesteśmy po nieśmiertelnik. W takim razie, gdzie był ten? Gdzie był? O Jezus, coś mi zaczęło ciąć. Boże, to 18 klatek. Dobra, już działa. W każdym razie, to gdzie był ten? Bo tu już jesteśmy po nieśmiertelnik. Zaraz zobaczycie, z czym będziemy musieli walczyć. Podpowiem, nazywa się to Kaczerp.
Tak, no właśnie, z takim. Woda nadchodzą. Jeden nadchodzi. A tam jest chyba, za nim jest chyba jeszcze jedno gniazdo. Dobra, to gicier. Kaczor jest na szczęście w miarę prosty, więc on nam niewiele zrobi. A tym jest duży i on nie przepuszcza dzięki temu tych. Nie... O Jezus! Jezus, jak spierdoliłem sprawę. Bo kradnie za tego. No, no i widzicie. Raz bym chciał, żeby doskoczył, to nie doskoczy. Jak chcę, żeby nie doskakiwał, to doskakuje. Dobra. Widzicie co, przez tych krasnoludów ja nie mogę nawet do nich dojść, a do tych potworów. A zanim oni ich zabiją, to to minie przecież wieki. Okej, dobra. Jeden jest zabity, o. Tego kaczerpa już powinniśmy dobić w miarę prosto. Kurde, oh fuck, on jest silny. Jezus, Geralt, padalcu. Dobra, jest. Co prawda, Ardem zabity, ale tak się jak dobrze. Czekajcie, poczekajcie chwilę. Oczy tu pojada, a ja bym chciał tu jakieś trofeum z kaczerba, czy coś jakiego. Jest. O Jezus, ile tych nieśmiertelników tutaj. A weźmiemy te spodnie, zaraz zobaczymy o co z nimi chodzi. Znaczy, czy one są dobre jakieś. Weźmiemy sobie tych nieśmiertelników troszkę więcej. Bo się mogą przydać. Jezus, ile ich tu jest. Boże święty, tutaj są jeszcze. Jeszcze jeden. Matko boska. Dobra, zawalmy ten szyb. I mamy z głowy wszystkie zadania tutaj w kopalni. Wyjdziemy i skończymy odcineczek. Odbierz nagrodę od Cecila. Mogę z nim porozmawiać już? Nie, przecież tutaj nie ma Cecila. Chyba. Jest? Czekajcie, to jest ilu tych krasnoludów? Trzech. Czyli łącznie nas jest czterech. Ja myślałem, że ktoś jeszcze z nami poszedł. Ale dobra, dobra. Wiecie co? Jeszcze jeden kod wypijemy. Bo mniej więcej pewnie z 5 minut będziemy musieli... 5 minut będziemy musieli poświęcić na wydostanie się stąd. Bo tak będzie jeden talent. Dobra, to na co my go chcemy przeznaczyć? Ja bym sobie teraz przeznaczył na to, żeby nie otrzymywać 200% obrażeń przy ciosie w plecy. Bo nie jest to miłe. Ewentualnie na ripostę, żeby czasem można było zabić... Oj, żeby czasem można było zabić jednym uderzeniem, bo to się czasem przydaje, jak mam jakiegoś potężniejszego przeciwnika i wiecie, no i chcemy go tak szybko ukatrupić. Przemoc, obrażenia zadawane mieczem, plus 15%. O kurde. Żywotność plus 25%. Dobra, weźmiemy sobie przemoc i od razu pójdziemy tutaj. Okej, okay, gicier. A, jeszcze kot. Czekaj, Geralt, nie wstawaj. Znając życie, zaraz po nagrywaniu Wiedźmina wezmę się za nagrywanie Battlefielda. Zawsze tak mam. Nagrywam dwa odcinki Wiedźmina, dwa odcinki Battlefielda, później przez dwa... I później sobie robię jeden dzień przerwy od nagrywania i tak w kółko. Raz miałem nawet także... Dwa razy miałem także nagrałem 7 odcinków na raz, ale to było troszkę męczące jak dla mnie i troszkę tego za dużo było. Jak na jeden dzień. Dobra. Jasne, zasrani partacze przebili się do jedynego podziemnego jeziora pod górą Karbon. Dobra. Wiecie co, wyciągnijmy miecz i się poturlajmy tam. Będzie po prostu szybciej. A zawsze będziemy mieli miecz w pogotowiu w razie gdyby jakieś tutaj zgnilce czy pożeracze trupów wyskoczyły nam. Zaświećmy sobie światełko. A tak dla picu. Już de facto zadanie skończyliśmy, ale zaświećmy. I tyle. O Boże, teraz tylko wybrać dobry tunel, żeby się dostać do odpowiedniego miejsca. Mam nadzieję, że to ten. Czekajcie. Otwórz, dobra, możemy otworzyć. Ale chyba wszystkie drzwi możemy już teraz otworzyć, więc... Tu? Nope. Nie, tędy szedłem, więc chyba idę dobrą drogą. Tak, tutaj są zapalone światła. Tu jest dosyć jasno, więc kolejne światło zapalone. I widzicie, jak dobrze, że sobie rozświetlałem to? Bo teraz nie wiem, gdzie mam iść. No i teraz tutaj. I jesteśmy w domu. No i gicior. Wszystko załatwione.
A, tutaj tego, szczątki tego trupojada, który gdzieś tam najpierw nie dał się, najpierw nie walczył, po czym wyleciał gdzieś później do góry. Mutagen siły, no super. Zbroja Astro Garusa. Może kiedyś po nią wrócę, ale to tak naprawdę może. Wszędzie sobie rozświetlimy, a co? Wszędzie. Chyba. Nie wszędzie, jeszcze tu. Dobra. I chyba już tyle mamy do zrobienia w tym odcinku, moi kochani, więc teraz będziemy wychodzić, a ja po... O kurde. Tędy chyba. Nie, ja w złą stronę... No i widzicie, jednak sobie pomyliłem, w złą stronę poszedłem. Tędy, tak? Tak, tędy. No więc kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał podczas właśnie wychodzenia tutaj na zewnątrz, sobie z wami na ten temat pogadam. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał i że skoro wam się podobał, to zostawiliście lajka, bo jak wiecie, ja jestem łasy na lajki. No więc w każdym razie, wielkie dzięki za oglądanie, mam szczerą nadzieję, że materiał wam się podobał, a ja się z wami żegnam. Hej, cześć, papa. Adios, my friend. Cześć. Zabawa była przednia. Do ślizania się po dupach czas napić się wódki. A ja najpierw sprawdzę, czy moje hendozonko jeszcze czeka. Tylko nie dup za ostro, żeby ci sił zostało na wódkę z kompanami.